Era с мамой Катрин. Kramowi. Cześć, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonałam makijaż, cały makijaż twarzy za pomocą wyłącznie kosmetyków mineralnych. Podkład, korektor, puder i róż mam z firmy Amelie. Wszystkie kolory, wszystko podaję Wam w dalszej części filmu. A bronzer to mam po prostu podkład z E-Color. Jeżeli jesteście ciekawi, co myślę na temat kosmetyków mineralnych, tych, które udało mi się przetestować i czy mi się podobają, czy ich aplikacja jest łatwa, trudna, wszystko dowiecie się w tym filmiku, więc zapraszam do oglądania. Oczywiście odpowiednio przygotowałam cerę, nałożyłam sobie serum, na to krem z Make Me Bio oraz krem pod oczy z Natura Estonica. To zdążyło już się spokojnie wchłonąć, bo dałam czas około 30 minut. Żeby właśnie porządnie się płynęło, żeby twarz nie była tłusta, żeby te minerały po prostu mi się nie przykleiło, żeby się nie zrobiło takie jedno wielkie ciastko. Ja będę używać po prostu do wysypywania tych minerałów wieczka od pudru z Pierrenne do Spauda. I tutaj mamy te nasze minerały. Tu i tu. I przypomnę, jeżeli ktoś nie oglądał Hola, tutaj mam z Amelie 4 próbki i E-Color 1. I zaczniemy może od początku, wam wszystko pokażę. Z Amelie mam podkład. Jest to podkład kryjący w kolorku Soft Honey. Mam nadzieję, że mamy zoom. Zaczniemy może, spróbujemy go. Otworzę go. Ok, otworzyłam. Mam nadzieję, że kolor będzie odpowiedni. Jak wcześniej mówiłam, nigdy nie używałam minerałów. Także dlatego chciałam po prostu przetestować, jak one się sprawdzą na mojej skórze. Kolor wydaje się odpowiedni. Wysypię sobie tutaj. On tak się prezentuje tutaj w tym wieczku. I ja go spróbuję nałożyć takim zwykłym pędzelkiem Kabuki. To jest pędzelek po prostu jakiś tam biedronkowy. I to należy, z tego co wyczytałam, wgnieść w ten pędzel, oczepać i uderzyć teraz pędzlem o stół. Ja też zrobię, żeby ten puder po prostu tam chłonął. I ja sobie nałożę takimi stemplującymi ruchami go. Najpierw nałożymy na pół twarzy, a dopiero później na kolejne pół. I ponownie nakładam, szczepuję i uderzam. Widzicie, on wtedy wnika tak jakby w strukturę tego pędzla. Na razie widzę wyłącznie delikatne matowienie. Może spróbuję go. Zdecydowanie jak go się nakłada lepiej, jak go po prostu biorę i bezpośrednio nakładam. Wtedy wydaje mi się, że ma większe krycie. Ja spróbuję go może nałożyć też pędzlem innym. Hakuro H55. Taki wiecie, puchaty. Żeby po prostu tam ten pędzel jest. Odczepiamy go. I uderzę. O, ten tybedlem zdecydowanie łatwiej to idzie. Nie wiem, czy widzicie różnicę. Ja widzę. Może się przybliżę. W minerałach, z tego co się dowiedziałam, bardzo ważne jest, żeby nakładać je warstwami. Nie tak jak w przypadku zwykłego podkładu, że wiecie, jedną grubszą warstwę, tylko po prostu kilka cieńszych. O.
myślę, że widać różnicę, nie wiem jak w kamerze, ale na żywo różnica jest naprawdę zauważalna. Widzicie, tutaj mam takie wyczerwienienie. Z tej strony też je mam i ono zostało bardzo fajnie zakryte. Dobra, teraz nałożymy ten podkład po prostu na całą cerę. Jeżeli mi się to sprawdzi, to na pewno zamówię pełnowymiarowe opakowania. Zobaczymy, jak to wytrzyma 8 godzin w pracy. Mamy godzinę 16, ja Wam się pokażę dopiero rano. Także ten podkład będzie miał naprawdę sporo godzin. No, myślę, że przynajmniej z 12 godzin będzie miał. Oj, rozsypałam. Ale to nie szkodzi. Myślę, że przynajmniej 12 godzin. 12-godzinny test będzie. Mam nadzieję, że światło i wszystko jest dobre, że widać. Z tego co widzę, to ten podkład mi wystarczy na jedno użycie, także nie wiem, czy ja za dużo go nakładam, czy po prostu jest taka jednorazowa próbka. Okej. Nie nakładam go pod oczy, bo pod oczy mam korektor. Przybliżę się do lusterka. Powiem Wam, że nieco jest ten efekt taki pudrowości. To szczególnie widać właśnie tu na porach. Tak widać, że ten puder, tak podkład, tak siedzi trochę na tej twarzy. Ale mam nadzieję, że ten efekt zniknie później po spryskaniu wodą termalną, kiedy nałożę już wszystkie elementy makijażu twarzy. Okej. Tak się prezentuje podkład. Przypominam, że to jest podkład Amelie, w kolorku Soft Honey, to jest podkład kryjący. Teraz korektor, korektor również firmy Amelie, w kolorku Light. Gdzie już to widać, to również otworzymy i wysypię na to samo wieczko. Też mi ciężko mi się te próbki otwiera. No ten light nie jest taki, bym powiedziała, light. Bo nie jest dość ciemno, mi się wydaje. Ciężko się wysypuje w ogóle z tego opakowania. Ja go będę nakładać pędzlem Hakuro H70. To jest taki troszkę puchaty, a nadal języczkowy pędzelek. Tak się, nie wiem, czy ci widać, tutaj jest korektor. I również nabiorę go sobie porządnie na pędzelek. Strzepnę nadmiar. Strzepnę. I zebrał się. Sobie wezmę może takie mniejsze lusterko tutaj. I pod oczy. Mam problem z zasinieniami. To czego się boję, to właśnie tego efektu takiego, wiecie, takiej właśnie pudrowości. Nie lubię, kiedy mi widać po prostu produkt w porach, wiecie, tak w pory wchodzi. Na razie ten podkład jednak jest w tych porach. Mam nadzieję, że po spryskaniu wodą on jednak ta pudrowość trochę zniknie. Nie wiem, czy widzicie, ale on wszedł mi w moje zmarszczki takie mimiczne.
zbliżę. Tutaj mam z korektorem, tutaj bez. Jeszcze jakoś. Widzicie, krycie mam naprawdę bardzo dobre. Tylko tak właśnie. Zobaczymy, jak będzie wyglądał po tych 12 godzinach. Powiem wam, że zasinienia zakrywa. Nie ma z tym problemu. Ale jak na razie to efekt jest taki, wiecie. No pudrowy, strasznie pudrowy. No, ja takiego efektu nie lubię. Ale jeżeli po spryskaniu będzie nieco inne, jeżeli ten makijaż utrzyma mi się tyle godzin, to bardzo chętnie będę sięgać po ten korektor. No i widzicie, no zasilienie no bardzo, bardzo, bardzo fajnie zakrył. Wydaje mi się, że naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Na co, że nie muszę nic zakrywać, bo tutaj sobie poradził w odkład. Ja spróbuję tę resztkę sobie wsypać z powrotem. Czułem, że tak się nie powinno. Ale to jest tylko próbka, więc... Jakby to był pełnowymiarowy produkt, to tak, ale do próbki chyba nie zaszkodzi. Teraz by nam się przydał puder. I mam taki puder matujący. To Angel Dust. Odcinek kolor Angel Dust. I również spróbujemy go otworzyć. I on taki, wydaje mi się, że jest transparentny, dlatego go zamówiłam. Mam nadzieję, że nie będzie za bardzo bielił twarzy, bo kolor podkładu jest idealny. I go też usypię sobie. Za dużo go chyba wysypałam. O, ja się prezentuję tak. To nie jest biały. Ja mam nadzieję, że on będzie, jak mówię, transparentny. Wprasuję go w ten, zobaczcie, jak się pyli. Widzicie? Strasznie się pyli. I używam tego samego pędzla co do podkładu, czyli Hakuro H55. Dość mocno otrzepałam, a mimo wszystko i tak to się pyli. Chyba widzicie tę chmurę. Ale naprawdę porządnie strzepnęłam. Nieco skórę bieli, ale nie jest to jakiś taki efekt, wiecie, białej cery. Zaraz zobaczę sobie bliżej, tak z daleka, wiecie. Nie jest najgorzej. Myślałam, że będzie... Będzie gorzej, że będę biała, ale... Trochę go jeszcze omiotę. Okej. Okay. Z daleka cera naprawdę bardzo fajnie wygląda. Z bliska widać ten efekt pudrowości. No jak mówiłam, mam nadzieję, że on zniknie po popsikaniu wodą termalną. Teraz róż. I róż mam z Amili również. Charlize kolor. Jest taka delikatna brzoskwinka. Ja mam, że te opakowania nie są za wygodne, są straszne, bo one ciężko je otworzyć, ciężko je zderzyć, w ogóle ciężko jest tu wysypiemy odrobinę. Widzę, że tyle wystarczy. Ja to sobie dosypię. I ja go zaaplikuję za pomocą Hakuro H22. Lubicie jajeczka. I też wprasowuję ten róż w pędzel. Szczepię nadmiar.
już jest naprawdę dość jasny. Nie wiem, czy cokolwiek będzie widać w kamerze. Jest taka jasna brzoskwinka. Będę budować ten efekt za chwilę, ale... Dobrze. Nie najgorzej, aczkolwiek... Spodziewałam się nieco innego koloru, patrząc na słoicze w internecie. To jest taki naprawdę bardzo jasny, brzoskwiniowo łososiowy, może coś takiego kolor. Oj, pędzel mi spadł. Ja to tak zostawię, nawet nie będę dobudowywać. Niech to będzie taki delikatny efekt. I teraz bronzer. Nie znalazłam takiego stricte bronzera, a jeżeli już były takie próbki stricte bronzerów, to były one bardzo ciemne i wydawało mi się, że no niestety do mojej cery nie będą pasować. Dlatego zamówiłam po prostu podkład. Jest to foundation podkład w kolorku Neutral 5, czyli po prostu piątka z e-color. I on już przyszedł, jak widzicie, w takim słoiczku. I moim zdaniem jest to zdecydowanie lepsza próbka niż taki po prostu woreczek. I on jest zabezpieczony folią, której nie mogę teraz chwycić. Okej. Widzicie, folia jest ta. I on ma taką po prostu solniczkę. Bardzo łatwo mi będzie go wydobyć. Okej. Tak się prezentuje produkt. Myślę, że jako bronzer będzie idealny. Ja użyję Hakuroha 24, czyli takiego po prostu ściętego pędzla, którego na co dzień używam do bronzerów. Wtłoczę ten produkt w pędzel. Otrzepię rękę, żeby nie robić hałasu. Uderzę. I przybrązowię swoją cerę. Pokażę, jak wygląda wykonturowana strona i niewykonturowana. Oczywiście rozblenduję jeszcze. Bronzer jest dość ciepły, aczkolwiek wydaje mi się, że bardzo ładnie wygląda. Mam nadzieję, że nie będzie słuchać tej muzyki w tle, którą niestety nic nie poradzę. Kontrolowałam już całe czoło. O. Tak wygląda wykonturowana strona. A ta jeszcze nie. Wydaje mi się, że efekt jest naprawdę bardzo fajny, bardzo ładny. I taki właśnie na co dzień. Jeżeli to wytrzyma czas pracy, to być może się przekonam do minerałów. Niestety wyłączył nam się aparat, bateria się po prostu rozładowała. Nie wiem w którym momencie, ale nałożyłam już podkład, puder, bronzer, rozświetlacz. Nie rozświetlacz, tylko oczywiście róż i bronzer. I jak się prezentuje całość, cały makijaż twarzy. Dodam sobie trochę rozświetlacza, ale to już będzie zwykły My Secret. I sobie go nałożę za pomocą takiego pędzelka. Szczyty kości policzkowych. Nie wiem jak wam, mi się efekt bardzo podoba. Nawet nie wiem, czy jest sens spryskiwać to wodą termalną. Może odrobinę. To jest woda termalna z boksa, naturalnie z pudełka. Nie wiem dlaczego, ale mi woda wycieka bokami. Bokami. Woda mi wycieka bokami. Naprawdę jest dość daleka. Nie, na razie jestem zadowolona.
Zobaczę, ile ten makijaż wytrzyma, czy on wytrzyma. Nie wiem, jak wam się makijaż podoba. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak on wygląda. Zobaczymy też, jak mi się będzie utrzymywał. I tu widzę, że coś mi się... jakieś plamki porobiły. Nie fajnie. Okay. Zobaczymy, jak mi się będzie utrzymywał. Jeżeli będzie się utrzymywał dobrze, będzie ładnie wyglądał po 8 godzinach pracy, to być może zainwestuję w jakieś kosmetyki pełnowymiarowe, mineralne. Teraz szybko dokończę makijaż i jeszcze do was wrócę z takim krótkim podsumowaniem. Okej, dokończyłam makijaż. Jak widzicie, postawiłam dzisiaj taki bardzo naturalny look. Mi się bardzo podoba, jak ten makijaż wygląda w całości. Bardzo fajnie ten podkład wygląda. On się nie odcina. Bronzer fajnie wykonturował twarz. Róż też bardzo fajnie, naturalnie wygląda. Korektor pod oczami, aż jestem zadziwiona, bo wygląda naprawdę bardzo ładnie, bardzo naturalnie i ma naprawdę dobre krycie. Patrząc na to, że poradził sobie z zakryciem moich zasinień na dolnej powiece, nie wiem, jak to nawet nazywać, ale no. Mam nadzieję, że kamera to dobrze odda. No i tak podsumowując, jestem naprawdę bardzo zadowolona. Zobaczymy, jak się ten makijaż będzie utrzymywał. Jeżeli będę zaskoczona jego wyglądem po tych kilkunastu godzinach, to na pewno zainwestuję w kosmetyki mineralne. I myślę, że będzie to właśnie firma Amelie. Jeżeli znajdę kosmetyki pełnowymiarowe, patrzę w lusterko i naprawdę jestem bardzo zadowolona. Jeżeli taki test wam się podobał, to koniecznie zostawcie kciuka w górę. Dajcie mi znać w komentarzu, co wy myślicie o kosmetykach mineralnych, czy stosujecie, czy macie na nie ochotę, może się ich boicie, tak jak ja się bałam do tej pory. Dajcie mi znać, napiszcie po prostu swoje spostrzeżenia na temat kosmetyków mineralnych. Czy mieliście z nim doświadczenie, czy nie. Wiecie, wszystko chętnie, bardzo chętnie przeczytam. Może którąś firmę konkretnie polecacie z tych kosmetyków właśnie mineralnych. Też mi dajcie znać. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmiku.